do terrorystów najlepiej to potwierdzają. Uważamy, że dowolne próby wygrywania terrorystów, tym bardziej zbrojenia ich, są po prostu nie to, że niebezpieczne, ale wręcz śmiertelnie niebezpieczne, bo globalne zagrożenie terrorystyczne może wzrosnąć znacząco, zajmując nowe regiony planety, tym bardziej, że w obozach państwa islamskiego szkoleni są bojownicy z wielu krajów, w tym również europejskich. Niestety, muszę powiedzieć o tym bezpośrednio, szanowni koledzy, Rosja też nie jest tutaj wyjątkiem. Nie można założyć, że ci siepacze, którzy już poczuli zapach krwi, a potem wrócili do siebie do domu i tam kontrolować będą swoje czarne sprawy. Branie tego nie chce. Nikt przecież tego nie chce, prawda? Rosja zawsze twardo i konsekwentnie występowała przeciwko terroryzmowi we wszelkich jego formach. Dzisiaj wspieramy sprzętem i siłą wojskową Irak, Syrię i inne kraje rejonu, które walczą przeciwko ugrupowaniom terrorystycznym. Uważamy, że jest to ogromny błąd, że nie chce się współpracować z władzami syryjskimi i armią rządową, z tymi, którzy męsko twarzą w twarz stawiają czoła terroryzmowi. Trzeba w końcu uznać, że poza rządami, poza wojskami rządowymi prezydenta Asada, a także pospolitego ruszenia w Syrii, z państwami islamskimi i innymi organizacjami terrorystycznymi realnie nikt nie walczy. Jesteśmy świadomi wszystkich problemów regionu i jego rozdzierających go konfliktów, ale trzeba wychodzić z rzeczywistej sytuacji. Szanowni koledzy, muszę zauważyć tutaj, że takie uczciwe i otwarte podejście w ostatnim czasie jest wykorzystywane jako pretekst do tego, aby oskarżać Rosję o rosnące ambicje. Jak gdyby ci, którzy mówią o tym, nie mieli żadnych ambicji w ogóle. Ale istotą nie są ambicje Rosji, moi drodzy koledzy. A to, że naprawdę zaczyna brakować cierpliwości do sytuacji na świecie. Naprawdę. Proponujemy kierowanie się nie ambicją, a wspólnymi wartościami i interesami. Na podstawie międzynarodowego prawa połączyć wysiłki celem rozwiązania stojących przed nami nowych problemów. I aby stworzyć naprawdę szeroką międzynarodową koalicję antyterrorystyczną. Tak jak stworzono to koalicję antyhitlerowską, która mogłaby połączyć najprzeróżniejsze siły gotowe, gotowe twardo stawić czoła tym, którzy tak samo jak naziści sieją zło i nienawiść do człowieka. I oczywiście kluczowymi uczestnikami takiej koalicji powinny być państwa islamskie, w końcu państwa muzułmańskie, w końcu ISIS jest nie tylko bezpośrednim zagrożeniem, ale też poprzez swoje krwawe zbrodnie obraża największą religię obecnego świata, czyli islam. Ideologowie bojowników kpią sobie z islamu, wykrzywiając jego prawdziwe humanitarne i humanistyczne ideały. Chciałbym zwrócić tutaj się też do muzułmańskich liderów duchowych. Teraz bardzo ważny jest wasz autorytet i wasze słowo, nauczycieli. Musicie przekonać i zachować ludzi, którzy próbują werbować bojownicy od nieprzemyślanych kroków, a ci, którzy zostali już oszukani i w związku z różnymi okolicznościami trafili w szeregi szeregów, musicie pomóc znaleźć drogę ku normalnemu życiu, aby złożyli oni broń i przestali wieść tę bratobójczą wojnę. Już w najbliższych dniach Rosja, jako przewodnicząca Rady Bezpieczeństwa, będzie zwoływać Radę Ministerialną w celu kompleksowej analizy problemów w przestrzeni Bliskiego Wschodu. Przede wszystkim proponujemy omówić możliwości ustalenia rezolucji o koordynacji działań wszystkich sił, które gotowe są walczyć z państwem islamskich i innymi terrorystycznymi ugrupowaniami. Powtarzam raz jeszcze, koordynacja taka powinna być oparta na zasadach karty ONZ. I liczymy na to, że społeczność międzynarodowa da radę wypracować szeroko zakrojoną strategię stabilizacji politycznej i socjalno-gospodarczego odbudowania poprzedniego spokoju. Wtedy, szanowni koledzy, zarówno obozy, również też obozów dla uchodźców nie trzeba będzie budować, ponieważ strumień ludzi, którzy zmuszeni są do porzucenia swojej ojczyzny, w zasadzie zalał najpierw kraje sąsiednie, a potem Europę. Tutaj mówimy o setkach tysiącach, a może nawet i o milionach ludzi. Jest to tak naprawdę nowe, wielkie, bardzo smutne potok migracji narodów i bardzo ciężka godzina dla nas wszystkich, w tym też dla Europy. Muszę podkreślić, że emigranci potrzebują wsparcia i współczuć się jednakże kardynalnie rozwiązać ten problem możemy tylko i wyłącznie poprzez odbudowanie państwowości tam, gdzie była ona zniszczona, poprzez wzmocnienie instytucji władzy tam, gdzie one jeszcze trwają,
albo gdzie są odbudowane. Poprzez szeroko zakrojoną pomoc zbrojną, gospodarczą, materialną dla krajów, które znalazły się w opałach i oczywiście tym ludziom, którzy niezależnie od wszelkich problemów nie porzucają swoich ojczyzn. Jest to zrozumiałe, że dowolny pomoc państwu suwerennemu nie powinna być narzucona, a proponowana wyłącznie zgodnie z zasadami ONZ. To znaczy wszystko, co robione jest i będzie w tej sferze, zgodnie z normami prawa międzynarodowego, powinno być wspierane przez naszą organizację, a wszystko, co przeczy im, karcie ONZ powinno być odrzucone. Przede wszystkim uważam, że jest to bardzo ważne, aby pomóc odbudować struktury państwowe w Libii, wspierać nowy rząd Iraku oraz okazać szeroko zakrojoną pomoc prawowitemu rządowi Syrii. Szanowni koledzy, kluczowym zadaniem międzynarodowej społeczności Organizacji Stanów Zjednoczonych jest zagwarantowanie pokoju oraz stabilizacji regionalnej i globalnej. Uważamy, że mówić tu powinniśmy o sformułowaniu przestrzeni równej równego bezpieczeństwa ponad podziałami, nie dla wybranych, a dla wszystkich. Tak, jest to trudne, niełatwe i długie, ale alternatywy dla tego nie ma. Jednakże myślenie blokami z czasów zimnej wojny i dążenie do podporządkowania sobie nowej przestrzeni geopolitycznej ze strony niektórych naszych kolegów niestety jest nadal widoczne. Z początku kontynuowali linię rozszerzenia NATO i pytaliśmy, po co, jeżeli Pakt Warszawski już nie istnieje. Związek Radziecki rozpadł się. Niemniej NATO nie tylko pozostaje tutaj, ale jeszcze rośnie. Dokładnie tak samo jak infrastruktura wojskowa. Następnie kraje poradzieckie zostały postawione przed fałszywym wyborem. Albo zachód, albo wschód. Prędzej czy później taka logika konfrontacyjna musiała zaowocować poważnym kryzysem geopolitycznym. Co dokładnie wydarzyło się na Ukrainie, gdzie wykorzystano niezadowolenie dużej części ludności z ówczesnej władzy i od wewnątrz sprowokowano przewrót państwowy, w wyniku którego wybuchła wojna domowa. Natomiast jesteśmy przekonani, że powstrzymanie przelewu krwi, znalezienie wyjścia z tej ślepej uliczki może być osiągnięte wyłącznie przy pełnym i dobrowolnym wykonaniu zobowiązań mińskich z 19 lutego tego roku. Groźbami, siłą czy też bronią nikt nie zabezpieczy integralności Ukrainy. To zrobić trzeba. Potrzebujemy naprawdę wziąć pod uwagę poszanowanie interesów i praw ludzi na Donbasie, uzgodnienie z nimi, tak jak jest to przewidziane w ustaleniach mińskich, kluczowych elementów stroju politycznego państwa. To będzie podstawą rozwoju Ukrainy jako państwa cywilizowanego, jako najważniejszego łącznika we wspólnej przestrzeni bezpieczeństwa i współpracy gospodarczej zarówno dla Europy, jak i całego świata. Panie i panowie, nieprzypadkowo mówię teraz o wspólnej przestrzeni współpracy gospodarczej. Jeszcze niedawno mogłoby się wydawać, że w gospodarce mamy obiektywne prawa rynkowe i nauczymy się dzielić sobie bez linii podziału. Będziemy działać na podstawie przejrzystych, wspólnych, wypracowanych zasad. W tym również zasad WTO, które zakładają wolność handlu, inwestycji oraz otwartą konkurencję. Jednakże dzisiaj to nie normy zachęciły niektórych do wprowadzenia jednostronnych sankcji omijających kartę ONZ. Jest to sposób nie tylko realizacji celów politycznych, ale też zniszczenia swoich konkurentów na rynku. Wiele krajów poszło drogą zamkniętych, ekskluzywnych zjednoczeń, przy czym rozmowy o stworzeniu takich organizacji prowadzone są w kuluarach, w tajemnicy przed własnymi obywatelami, własnymi kręgami biznesowymi i społecznością, jak i przed innymi państwami, których interesy mogą być dotknięte, które nie są też o niczym informowane. Najprawdopodobniej wszyscy znowu będziemy postawieni przed faktem dokonanym, że zasady gry zostały zmienione znowu w trakcie gry na korzyść wybranych bez uczestnictwa WTO. To zaowocuje pełną nierównowagą tego systemu i atomizacją przestrzeni globalnej. Ponieważ takie interesy dotyczą się wszystkich krajów i wpływają na całość gospodarki światowej, dlatego też proponujemy omówić je w formacie ONZ, WTO i Grupy G20. Sprzeciwiając się polityce wyłączności, Rosja proponuje szeroko rozumianą integrację opartą na uniwersalnych, przejrzystych zasadach handlu międzynarodowego dla wszystkich. Na przykład, pokażę tutaj Państwu nasze plany w dziedzinie sprzężenia Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej z chińską inicjatywą w zakresie stworzenia pasu
pasa gospodarczego jedwabnego szlaku. Przede wszystkim mamy tam duże perspektywy, które doprowadzimy do klasteryzacji procesów integracyjnych w ramach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej i Unii Europejskiej. Panie i Panowie.